Nazywam się Agnieszka Burzyńska, to jest program Fact Life. Moim i Państwa gościem jest w tej chwili Stanisław Ciosek, były ambasador w Rosji, doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw Rosji i Wschodu. Dzień dobry, panie ambasadorze. Witam. Na początek pytanie, co zrobi Putin 9 maja? Ja wiem, że nikt w jego głowie nie siedzi, ale jak pan przewiduje? Przewiduję, że nie odpuści. Po prostu i tego się najbardziej martwię. Trochę z moich doświadczeń, nie chodzi tylko o Putina, bo w Rosji jest więcej, miliony jednak w spektrum badania. I więc nie wiem tego, to sam zresztą, do czego sam namówił Rosjan do takiego poglądu, że trzeba ten konflikt kontynuować. No, ma Rosja zęby, jak szkupać w jedną stronę, chwyci wiarę. Taką ma naturę. Panie ambasadorze, coś przybywa bardzo, a bardzo bym chciała, żeby... Bardzo bym chciała, żeby nasi widzowie, słuchacze słyszeli wszystko. Czy coś możemy poprawić? U mnie nic, cisza jest pewna. A, teraz pana słyszę właśnie dobrze, ale uciekał pan bardzo. No, skończyliśmy na tym, że Putin, znaczy Rosja jest jak szczupak. Tak, no zęby ma w jedną stronę. Pochwyconej ofiary nie wypuści, jest kazana. No, taka jest natura. Historia ukształtowała, nie tylko historia. Ale Ukraina też nie może się poddać. Będziemy mieli, pan będzie trwał. 9 maja wymyślą jakieś uroczystości, ale to są istotne. No, różne spekulacje. Jak można, żeby przewidzieć, co Putin zrobi. Na Mołdawię uderzyć, na Dniestrę, na Odessę. Nie wiadomo, w każdym bądź razie jedno jest pewne. Rosja Ukrainy nie wyjdzie. Będziemy mieli krótki konflikt, który będzie trwał. Chociaż się Rosja nie poddała. Był. W Afganistanu Rosja się poddała, jednak związek taki jeszcze. Wychowali się. Nie słali, bo nie słali lepiej. Czy potrafią to samo zrobić dzisiaj w Rosji i wyjść z Ukrainy? Trudno przewidzieć. Zobaczymy. Tu zaledwie kilka dni zostało. Celowo nie mówię o tych głosach, które powiadają, że mogą odpalić broń jądrową na nas, na innych. To jest nierealne. To jest nieprawdopodobne. Jednak, panie ambasadorze, pan mówi nieprawdopodobne, a jednak wojsko ćwiczyło atak nuklearny w ubiegłą środę przy granicy z Polską. To jest tylko taki straszak? Dlatego, że ćwiczyło, to ja się nie boję, ponieważ nie muszą ćwiczyć. Oni naprawdę ten rodzaj broni mają w stałej gotowości, wyćwiczeni są w tej akurat sprawie. A jeżeli ćwiczyli, to świadczy o tym, że chcieli rzeczywiście nastraszyć. Więc to użycie broni jądrowej w tej sytuacji, w świecie jest, no, jeśli by to było w jakimś tam ograniczonym zakresie, to Rosja jest na wieki przeklęta po prostu. To jest, mają świadomość, że ze świata będą wykluczeni, a jeśli będzie miała pełnowymiarowy przebieg, no to po prostu nas nie będzie nikogo na tej planecie. Także ja tego wykluczam taki scenariusz. Natomiast trwający, zamrożony konflikt może być też, to też jest prawdopodobne. Mieliśmy tych konfliktów, Rosja ma doświadczenie w tej sprawie, w Naddniestrzu, Abchazja, no,
też przecież tam Gruzja poobcinana. I to trwa, ale to w historii świata też były takie właśnie zamrożone różne konflikty, które dojrzewały niekiedy bardzo, bardzo długie lata. I tak samo tutaj może być. Odkroi sobie, odkroi od Ukrainy jakiś tam swój kawałek, no, będzie próbował przełknąć, świat nie będzie pozwalał, nie będziemy się na to godzić. I tak to będzie trwać, więc na tym wszystkim tragiczny los ma jednak Ukraina. Płaci za, wie pan, ja mam swoją gorzką satysfakcję. I we wszystkich możliwych mediach, gdy byłem doradcą prezydenta po powrocie po zakończeniu misji dyplomatycznej, mówiłem z uporem takim tępym wręcz, że coś trzeba z Rosją zrobić, bo będzie zagrożeniem. No, nic się nie udało zrobić. No, to w taki nieszczęsny i niefortunny sposób papież Franciszek mówił, że NATO szczekało pod drzwiami. To oczywiście przesada i nieładnie, tak się nie powinno tego określać, ale nie potrafiliśmy po obydwu stronach znaleźć na siebie sposobów i jakoś się dogadać, stworzyć jakiś ład na kontynencie. I Rosja uderzyła. Ja w niczym nie usprawiedliwiam. To nie wolno jest tak robić. To jest zburzenie pokoju, który trwał od II wojny światowej. Odebrano poczucie bezpieczeństwa milionom ludzi. A teraz się morduje wręcz. To są rzeczy niewybaczalne. Ale można było się dogadać w moim przekonaniu. Nie byliśmy skazani na konflikt, na te ofiary. Ci ludzie nie musieli ginąć. Nie potrafiliśmy. To znaczy... Panie ambasadorze, ja rozumiem, że nie potrafiliśmy, zwłaszcza po 2014 roku, kiedy Putin sięgnął, po raz pierwszy poszedł na Ukrainę. Zlekceważyliśmy. Okazało się, że to było groźne. Wie pani, ja mam tak też, niepopularne jest to, co powiem, ale jestem głęboko przekonany, bo na własne oczy widziałem. Byłem ambasadorem w latach 89 ubiegłego wieku, 96. To był czas to właśnie Gorbaczowa, Jelcyna, Gajdara, demokracji. Kwitła rzeczywiście prawdziwa demokracja w Rosji. I widziałem, jak ta Rosja chciała chyba drugi raz, może trzeci, licząc, gdyby mięszewicy w rewolucji wygrali, to by przywiązali Rosję do Zachodu, ale przegrali. Od Piotra I trzeba liczyć, więc drugi raz. Rosja chciała przyjąć cywilizację zachodnią. Była w tak straszliwym stanie, że można było stworzyć jakąś sensowną koncepcję wspólnej Europy. Nie wykorzystano tej szansy, odrzucono. Rosja pozostała bez pomocy. Gajdara wyrzucano, przyjmowano. Widziałem to, byłem. Wtedy rzeczy się straszne działy w Rosji. Gdybyśmy wykazali więcej wyobraźni wtedy, wyciągnęli pomocną dłoń, może inaczej by się historia potoczyła i mielibyśmy jakiś bezpieczny układ na wschód od nas. No, nie wyszło. To tylko mówię dla takiego samozadowolenia, że miałem kiedyś tam rację, ale to jest nieważne w tej chwili. Ale ważne jest to, że ten konflikt będzie trwał. Jeśli pani chciała jakiś optymizm ode mnie, żebym tchnął w kierunku słuchaczy, nie mam takiej mocy. To prawdopodobnie będzie jeszcze trwało, choć powiem, potrafili w Moskwie się wycofać z Afganistanu, przegrywając ten konflikt.
Potem Amerykanie poszli w te ślady. Czy potrafią się wycofać z Ukrainy? Raczej to jest, nie przewiduję takiego scenariusza. Zamrożą ten konflikt i tyle. Doświadczenie mają, takie konflikty zamrożone są i będziemy my pełnili rolę państwa, które jest skazane na wieczną bojową gotowość, bo będzie nam stale zagrażać niebezpieczeństwo. Popadliśmy więc w dosyć taką niedobrą sytuację, no ale losu swego nie można wybierać. Co Putin, panie ambasadorze, powie w takim razie swoim obywatelom 9 maja? No, wygraliśmy, oczywiście. Postęp jest, nasze wojska stłumiliśmy. Ten okrutny Zachód nas niszczy, morduje, męczy. No, takie rzeczy. Wie pani, jak się ma pełny monopol, całkowity monopol na media, to trochę smutne jest, jak obserwuję, jak można ludziom wmówić i osiągnąć rezultat 80-kilku% poparcia dla prowadzonej wojny. No to wytłumaczą kremlowscy tam różni propagandyści, to wymyślają różne, ale w każdym bądź razie z jednej rzeczy nie wyciągnęliśmy wniosków. Nie wiem, czy pani pamięta, jak pokazywał Putin tą hipersoniczną broń, rakiety, które były szybsze od dźwięku i tak dalej. No to trochę naśmiewaliśmy się wszyscy, że to chyba nierealne, to pewnie mają jeden egzemplarz, straszą. Nie straszyli. Mają dzisiaj przewagę strategiczną, powiadają znawcy militariów. I Putin ma taką pewność siebie, że potrafi zniszczyć. No ale jeszcze nikt nie zastąpił tej filozofii strachu, którą stawiamy wszyscy. Boimy się zginąć. Czy on ma strach przed własną śmiercią i śmiercią własnego narodu? Myślę, że ma. Mimo wszystko ma potomstwo. Myślę, że to będzie się chciało o niego troszczyć przecież. I tego guzika jądrowego nie przyciśnie. Zresztą ja ten guzik jądrowy widziałem fizycznie. Nie wiem, czy on teraz tak wygląda, gdy Paweł Graczow był ministrem obrony, to było ho, ho, ho. Namawiałem go do przyjazdu na uroczystość wyprowadzenia ostatniego rosyjskiego żołnierza z Polski. Byłem w jego gabinecie i żartobliwie go poprosiłem, żebym pokazał ten guzik atomowy. Chętnie, ale to była wtedy inna Rosja. Pani to się nie ma. Pokazał mi to. To był taki kod w teczce plastikowej, ale powiedział mi, że ten kod musi 3 osoby wcisnąć naraz, żeby zabezpieczyć się przed tym, że jeden oszaleje, prawda, i naciśnie, wprowadzi ten kod do komputera. Nie wiem, czy dzisiaj 3 osoby potrzebne są w Rosji. W każdym razie teoretycy wojny powiadają, że powinien być 1 w sposób nieodwołalny, powinien być skuteczny te decyzje jednego człowieka, bo jak ma się 3 dogadać, to nigdy nie odpowiedzą na atak, a muszą odpowiedzieć w ciągu kilkunastu minut, czy tam kilku nawet minut. Ale to są takie dygresje. Ale tu
Jedno pytanie chciałbym zadać, panie ambasadorze, no bo nawet jeżeli dzisiaj są trzy osoby, to pewnie ta zasada chyba została utrzymana, no to i tak oni są podwładnymi Władimira Putina. Sterroryzowani są. Widziała pani, jak było to posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, jak oni byli posłuszni, pokorni. To był żenujący spektakl. Aż mi się przykro robiło, jak to oglądałem. Generałowie jacyś, wielcy funkcjonariusze, potężne osobistości na Kremlu i tak to się czuło, że są śmiertelnie przerażeni, pouczani zresztą przez monarchę. I jego decyzja, ale ja wie pani, nie mam w sobie strachu przed to, że wybuchnie jakoś konflikt nuklearny na szerszą skalę. No ale to człowiek oddala od siebie takie myśli, ale powinniśmy jednak się bać, być przygotowani. Ja jestem pacyfistą z poglądów, ale popieram to, co robi nasze władze dzisiejszą. Opozycja też popiera pomoc Ukrainie i w tym wojskową i zwiększenie wydatków na zbrojenia. No, los nas pokarał pozycją państwa frontowego i podejrzewam, że długo nim będziemy, ponieważ świat nie będzie chyba w stanie pozbierać się po tej katastrofie, gdzie runęły wszystkie instytucje, struktury, to co myśmy po wojnie wypracowali, przestaje funkcjonować. Słyszę, Zełenski mówi, ONZ trzeba rozwiązać, bo się nie sprawdza i tak dalej, i tak dalej. Więc nawet takie myśli padają w przestrzeni publicznej. Jak to poukładać potem wszystko? Wyobraźni mi brak, żeby to sobie jakoś przedstawić. Będziemy mieli, jedno jest pewne, że będziemy na krańcu bezpiecznego świata. I mam taką też gorzką satysfakcję, bo uczestniczyłem bezpośrednio w tym wszystkim w latach 80., że my potrafiliśmy bezkrwawo stanąć i wybrać cywilizację zachodnią, która dawała bezpieczeństwo i zrobiliśmy to poprzez okrągły stół, wybory czerwcowe, no, w sposób świadczący o wielkiej kulturze nie tylko politycznych Polaków, mojego narodu i dumny jestem, że taki los nas nie spotkał, a mógł nas spotkać. Mógł spotkać się. Panie ambasadorze, ja mam konkretne pytanie. Pan nie może sobie wyobrazić, jak się poukładają losy świata, ale co na przykład powinniśmy zrobić z takim konkretnym problemem? Fakt ujawnił, że w Polsce jest 50 wagonów cystern wypełnionych 40 milionami litrów gazu propan-butanu. One stoją na bocznicach, są też zagrożeniem. Co my niektórzy namawiają, żebyśmy po prostu przejęli ten surowiec, zrobili taką nacjonalizację. Czy to jest dobry pomysł, czy to nas narazi na jakiś odwet, na jakieś działania odwetowe Rosji wobec... Zająć, w razie czego zapłacić, jeśli to jest zagrożenie, bo może wybuchnąć, to jest oczywiste. To nie, to nie jest, w tym sensie nie jest groźne, tylko trzeba uprzedzić, powiedzieć, no panowie tutaj stoją wasz gaz, weźmiemy, bo wybuchnie, jest niezabezpieczony, zapłacimy wam jak trzeba będzie i koniec. Natomiast nie wolno kraść tego, oczywiście, no nawet nie wypada, no. Więc to nie jest wielki problem, bo myślę, że to ci ludzie, którzy tym się zajmują, problem rozwiążą bez potrzeby angażowania najwyższych dyplomatycznych szczebli. A problem nieruchomości zajmowanych wciąż przez Rosjan, mimo wyroków? Tak, dawno powinno być załatwione, wie pani. Ja walczyłem o to wielokrotnie,
chodziło mi o to, jak byłem ambasadorem, żeby prawo międzynarodowe powiada, że w dyplomacji, jak ma pani w innym państwie hektar, to trzeba dać temu państwu u siebie ten hektar. No, odpowiednią równą powierzchnię pod zabudowę na placówki dyplomatyczne, różne inne instytucje. Otóż Rosja miała bardzo dużo u nas, a myśmy w Moskwie mieli mało. Chcieliśmy tam takie centrum kultury budować jeszcze. To były czasy demokratycznej Rosji. Zresztą spotykałem się z takim bardzo ciepłą reakcją władz moskiewskich, nie tylko, ale i całej Rosji. Ale nie dokończyliśmy tego wszystkiego. Zostało to potem zamrożone i była nierównowaga, którą trzeba było wyrównać. Rosja miała wiele w Warszawie, Warszawa w Moskwie mniej. No i następuje proces wyrównania sprawiedliwości, po tylu latach się staje zadość. No tylko trzeba tam przestrzegać oczywiście reguł prawa międzynarodowego w tej całej historii tych wywłaszczeń. Ale prawo jest po naszej stronie, że tak powiem. Nawet tego, jak w tym filmie, nie musimy granatu dawać, żeby sprawiedliwość była po naszej stronie. I dobrze, że te władze to biorą. Że prawo jest po naszej stronie, jak pan mówi, ale z drugiej strony Rosjanie wciąż tam są po prostu. No, zajmują te budynki i co można z nimi zrobić? Delikatność pewna ta, no to panie, nie będziemy ich skuwać w kajdanki i wyrzucać, to będzie jakiś opór. No to trzeba przetrzymać. To od konkretnej sytuacji to zależy. Ja bym był tylko przeciwny przed jakimś uszkodzeniem ludzi, na miłość boską, bo potem będziemy za to odpowiadać. A potem nie wolno takich rzeczy, ale ja nie znam tam szczegółów. Jakimś sposobem trzeba to zrobić, no, dojść swojego. Mówię, prawo jest po naszej stronie i tyle. To nie jest tak, że my bezprawnie zagarniamy. Sam jestem tego świadkiem, byłem, że mieliśmy mniej, aniżeli Rosjanie u nas. A powinno być równo, co do centymetra. A nie było równo. Więc ci komornicy dojdą do swojego. No, trzeba tylko uważać, jakby jakaś tam przemoc była używana, bo lepiej z niedźwiedziem nie zaczynać. No. Bardzo dziękuję, bardzo, bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był Stanisław Ciosek, był ambasador w Rosji. Dziękuję, panie ambasadorze, bardzo. To jest program Fakt Live. Z nami jest już, mam nadzieję, Tomasz Terlikowski, dziennikarz, filozof, publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. Co się dzieje z papieżem Franciszkiem? No nic się nie dzieje. Znaczy takie stanowisko papież Franciszek zajmuje od początku wojny, bo rozumiem, że pyta pani redaktor o wywiad, którego udzielił Corriere della Sera. Ten wywiad jest nawet pewną korektą tego stanowiska, bo on jednak wskazuje jednoznacznie winnego. Nie, czyli mówi jednak o odpowiedzialności Władimira Putina i Rosji. Podczas kiedy do tej pory wojna w Ukrainie, wprawdzie potępiana za okrucieństwo, ale była dziełem w wypowiedziach papieskich jakichś sił naturalnych, to znaczy nie było jasno powiedziane, kto za nią stoi. Więc w tym znaczeniu to jest dalszy ciąg tego samego myślenia, którego ślady znajdujemy bardzo mocno obecne także w kolejnych wywiadach udzielanych przez kardynała Pietro Parolina. No a skąd to wszystko się bierze? No bierze się po pierwsze z tego, że włoska polityka i włoski styl myślenia jest daleki od Rosji, więc mało ją rozumie. Po drugie z tego, że sam papież przyznaje, że dla niego mistrzem dyplomacji watykańskiej i dla kardynała Parolina zresztą również jest kardynał Casaroli, czyli twórca watykańskiej Ostpolitik w latach 60. i 70. No, czyli w momencie, kiedy Kościół katolicki uznał, że trzeba się dogadać z komunistami, także kosztem katolików w państwach komunistycznych, to znaczy oczywiście to była taka opinia, że jak
się dogadamy z komunistami, to oni będą lepsi dla katolików, czy w ogóle dla chrześcijan w tych rejonach, tylko że ta polityka się nie sprawdzała z perspektywy Kościoła, natomiast świetnie się sprawdzała z perspektywy komunistów, bo oni usuwali biskupów, których nie chcieli, mieli prawo uczestnictwa w mianowaniu tych, których chcieli. Był nawet taki moment, kiedy Cazaroli zastanawiał się, czy nie należy usunąć Wyszyńskiego, czy to nie będzie lepsze dla Kościoła w Polsce, jakiś kto inny będzie na jego czele, bo przecież Wyszyński jest rusofobem i jeszcze do tego nie lubi komunistów, a jakby lubił i nie był rusofobem, to w Polsce i w polskim kościele byłoby lepiej. Więc w tym znaczeniu niestety ten wywiad nie jest zaskakujący. To jest dalszy ciąg konsekwentnej linii papieża. Jeśli jest jakieś pytanie, to możemy zadać co najwyżej pytanie, skąd taka linia się bierze. I skąd taka linia się bierze? No, powodów jest pewnie kilka. Po pierwsze, zacznijmy od tych geopolitycznych, czy od wizji geopolitycznej papieża Franciszka. Wydaje się, że Franciszek jest przekonany jako Latynos, ale taka linia bywa obecna także we Włoszech, że celem Kościoła powinno być wzmacnianie świata wielobiegunowego. Świata, w którym no, przynajmniej równo silne są takie bieguny jak Waszyngton, Moskwa i Pekin. Dlaczego papież tak myśli? No dlatego, że z jego perspektywy latynoskiej Stany Zjednoczone nie są jednoznacznie pozytywnym bohaterem. To znaczy no, w Ameryce Łacińskiej Stany Zjednoczone odgrywały rolę często niedobrą, o tak powiedzmy łagodnie. Natomiast z jego perspektywy Rosja i Chiny to są pewne opowieści z daleka, to znaczy Ameryka Łacińska nie doświadczyła dobrodziejstw Związku Sowieckiego i nie doświadczyła bezpośredniej bliskości Rosji. Rosja dla papieża to są piękne powieści Fiodora Dostojewskiego. Przypomnijmy, że na ostatnie urodziny papieża jedynym przywódcą, który do niego dzwonił, był Władimir Putin, który przekazał wtedy papieżowi obraz Fiodora Dostojewskiego. To są piękne cerkwie, no choćby Wasyla Błogosławionego na Kremlu. To są wspaniałe dzieła teologiczne, a to nie jest praktyka i codzienne spotkanie z Rosją, jaką przeżyli choćby Niemcy, kiedy oddziały sowieckie wkraczały już na Śląsk, nie tylko Niemcy wtedy doświadczyli, także Polacy, także Ślązacy. To nie jest to doświadczenie, które mieli Czeczeńcy, czy teraz mają Ukraińcy, tylko to jest pewna wizja, Rosja umie się sprzedać. I to jest jakby drugi wymiar. Papież nie rozumie, jak się zdaje, a watykańska dyplomacja mu nie pomaga tego zrozumieć. W ogóle jej nie widzimy w tym wywiadzie. Ten wywiad to jest jakby pewnie rzecz, o której jeszcze będziemy mówić. Ten wywiad wygląda tak, jakby papież wiedzę o tej wojnie czerpał z jakichś anegdotycznych spotkań. To mu coś Viktor Orban powie. Właśnie o to się chciałam od razu, panie redaktorze, dopytać, no bo przecież świat jest światem informacji. Przecież Watykan nie jest odcięty od informacji. My też lubimy, zakładam, rosyjską literaturę, ale widzimy, co się dzieje. No, wydaje się, i to jest chyba problem, o którym trzeba powiedzieć, że ten pomysł, który był tak chwalony za rzekome ubóstwo papieski po przeniesieniu się do domu świętej Marty, teraz zbieramy jego konsekwencje. Dlaczego? No otóż widzimy, że stan zdrowia papieża jest bardzo ciężki. To nawet widać ostatnio na filmach z Watykanu. Papież ledwo chodzi. W Domu Świętej Marty nie ma miejsca na archiwum tajne, nie ma miejsca na zbieranie informacji. To wszystko jest w Pałacu Apostolskim. Gdyby papież mieszkał w Pałacu Apostolskim, to ze swoich apartamentów do miejsc, gdzie może pracować i obrabiać takie dokumenty, miałby odległość windą, parę kroków. Natomiast do Domu Świętej Marty, kiedy on jest chory, te dokumenty nie dochodzą, bo tam nie ma możliwości. No to trochę tak, jakby prezydent Polski zamieszkał na Ursynowie i zażyczył sobie, żeby do jego domu przywozić mu dokumenty tajne. No nikt by tego nie zrobił, to jest dość oczywiste, bo dokumenty tajne potrzebują tajnej oprawy. Żeby dojechać samochodem z Domu Świętej Marty do Pałacu Apostolskiego, jest potrzebna wyprawa. Pieszo to nie jest daleko, ale trzeba przejechać przez Rzym. No co oznacza, że trzeba zamknąć przynajmniej na moment kolumną normalne drogi w Rzymie. Więc wydaje się, że papież zbyt często w Pałacu Apostolskim ostatnio nie bywa i chyba niespecjalnie zajmuje się poznawaniem informacji. No to wynika z tego wywiadu, dlatego że jeżeli my słyszymy od papieża, że jemu Orban powiedział... Powiedzieć, że papież jest odcięty od informacji, gdzieś tam osamotniony...
z dala od wszystkiego, ale przecież są jeszcze jego współpracownicy. A no właśnie, i to jest rzeczywiście fascynujące, dlaczego współpracownicy nie dostarczają mu informacji i dlaczego jego współpracownicy mówią w gruncie rzeczy to samo, bo kardynał Parolin mówi w gruncie rzeczy w swoich wywiadach to samo co papież, tylko trochę lepiej to ujmuje w słowa, to znaczy jest nieco bardziej precyzyjny. Dlaczego tak mówią i tak myślą? Otóż dlatego, i to jest trzeci powód, o którym chciałem powiedzieć, dotyczący tej ślepoty Watykanu na jedno oko, a może nawet na dwoje oczu. Otóż Watykan w tej chwili kieruje się logiką wyłącznie dialogu z Rosją i z rosyjską cerkwią prawosławną. I z tej perspektywy zbiera informacje. Proszę zwrócić uwagę, że my wiemy wyłącznie o spotkaniach papieża albo kardynała Parolina z reprezentantami strony rosyjskiej. Papież spotkał się z patriarchą Cyrylem, ale z jakiegoś powodu nie spotkał się z patriarchą Bartłomiejem, który jest zwierzchnikiem prawosławnej cerkwi Ukrainy, patriarchatu Konstantynopola. Nie jest tak, że on nic nie wie o tym, co się dzieje na Ukrainie i nie ma nic do powiedzenia na ten temat. Ma coś do powiedzenia, ale papież wybrał Cyryla, a nie Bartłomieja. Kardynał Parolin spotkał się z Siergiejem Ławrowem, online oczywiście, ale z jakiegoś dziwnego powodu nie spotkał się na przykład z Antonem Blinkenem. No, wydaje się, że Stany Zjednoczone też mają coś do powiedzenia na temat tego, co się dzieje w Ukrainie, jaka tam jest sytuacja i są w stanie dostarczyć Watykanowi źródeł wywiadowczych, których sam Watykan nie ma, ale takich spotkań nie ma. Nie było spotkania także z Borisem Johnsonem, chociaż dodajmy, Boris Johnson to jest pierwszy katolik na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. Zostawmy na boku, jak bardzo on jest katolicki, bo to nie o to chodzi, ale formalnie wziął ślub kolejny w kościele katolickim, a Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, jest drugim w historii katolikiem na tym stanowisku i nie ma spotkań z kluczowymi politykami Zachodu na ten temat. Dlaczego? No najwyraźniej dlatego, że głównym celem watykańskiej dyplomacji w tej chwili jest wyłącznie rozmawianie z Rosją, ale jak się wyłącznie rozmawia z Rosją, to się przyjmuje jej perspektywę, no tak jak zdaje się papież ją przyjął w tym słynnym zdaniu o szczekaniu NATO, o tym, że być może przyczyną wojny jest to, że NATO szczekało pod drzwiami Rosji. I zostawmy na boku język, to, że to jest potoczny język, papież go często używa. Dużo groźniejsze jest to, że to jest w gruncie rzeczy powtórzenie tez putinowskiej propagandy. Skąd ono się bierze? No nie jest wykluczone. To może sugerować wywiad czy oświadczenie, które wydał patriarcha Cyryl dzień po wywiadzie dla Corriere della Sera, gdzie on właśnie powiedział, że on papieżowi wyjaśniał, że NATO naruszyło interesy Rosji, bo, uwaga, nie chodzi o Ukrainę, bo to pierwsza lektura była taka, że papieżowi mogło chodzić o to, że Ukraina miała być przyjęta do NATO, co jak wiemy jest nieprawdą. W 2008 roku taka możliwość została zablokowana przez Niemcy i przez Francję. Ale być może chodziło o to, bo tak mówi Cyryl, że on powiedział papieżowi, że bezczelnie i wbrew zasadom przyjęto do NATO Litwę, Łotwę i Estonię. I to miałoby być to wszczekanie. Więc no tu mamy ten zestaw pytań, który wciąż przed nami stoi. Dlaczego watykańska dyplomacja decyduje się na współpracę, rozmowy wyłącznie ze stroną rosyjską? No jeszcze ukraińską, bo to oczywiście też trzeba przyznać. Natomiast no, ta wojna jest faktem światowym i dyplomacja poważna, a taką za taką uchodził Watykan, no powinna rozmawiać ze wszystkimi stronami tego sporu. Panie redaktorze, słyszymy takie tłumaczenie na usprawiedliwienie papieża Franciszka, to o czym pan wspomniał, pierwsze usprawiedliwienie, że jest latynosem, a to daleko do NATO, daleko do Ameryki i jest ta niechęć naturalna, że nie może pojechać do Kijowa, bo nie może powiedzieć brońcie się, bo byłoby to złamaniem tej doktryny, że i wspieraniem agresji de facto i namawianiem do walki, czego papież nie może, dlatego chce jechać do Moskwy, żeby tam powiedzieć, no nie atakujcie, nie mordujcie. Takie tutaj, takie rzeczy słyszymy. No jeszcze spada argument, że Jan Paweł II też jednoznacznie nie wskazał i nie potępił zbrodniarzy z wojny w byłej Jugosławii. Czy pan się przyjmuje takie argumenty?
Nie przyjmuję. Zacznijmy od tego stwierdzenia, że papież nie może powiedzieć brońcie się. Oczywiście, że może. W Kościele jest bardzo stara teoria wojny sprawiedliwej, która mówi, że za każdą agresję w czasie wojny odpowiada agresor. To Putin odpowiada za to, że Ukraińcy muszą się przed nim bronić. I to jest stara zasada, sięgająca jeszcze czasów przedchrześcijańskich Cycerona, którą rozwinął święty Augustyn, później rozwijał ją święty Tomasz z Akwinu i nasz polski Paweł Włodkowicz. I ona jest w Kościele, w dokumentach samego papieża Franciszka. No choćby we Fratelli Tutti, które często jest przywoływane jako argument za rzekomym pacyfizmem papieża, znajduje się fragment o tym, że kraje mają prawo do sprawiedliwej obrony. Kiedy są atakowane, to mają prawo, a katechizm doda obowiązek bronić się przed atakiem. W związku z tym papież, chcąc zachować wierność doktrynie katolickiej, nie tylko może, ale powinien powiedzieć, Ukraińcy mogą i powinni się bronić. Dlaczego? Dlatego, że alternatywą dla powiedzenia tego, że mają się bronić, jest powiedzenie Rosjanom, możecie gwałcić i mordować ukraińskie kobiety i ukraińskie dzieci, a już wiemy, że także mężczyzn i chłopców. Możecie robić, co chcecie. No to jest alternatywa i to bynajmniej powiedzenie, stwierdzenie, że on nie może powiedzieć brońcie się, jest absurdalne. Jest po prostu nieznajomością nie tylko doktryny katolickiej, ale jest nieznajomością dokumentów samego papieża Franciszka. To po pierwsze. Po drugie, no jeżeli papież mówi, że on nie może pojechać do Kijowa, bo musi pojechać do Moskwy, to ja zadaję pytanie, a czy ktokolwiek papieża do Moskwy zaprosił? Odpowiedź brzmi, nikt papieża do Moskwy nie zaprosił. W związku z tym to jest powiedzenie, no to trochę tak, jak ja bym powiedział swojej żonie, kochanie, nie mogę ci kupić srebrnego pierścionka, bo muszę ci kupić platynowy z 50 brylantami. No nie stać mnie na ten platynowy z tymi brylantami, więc nie kupię żadnego. No to jest podobnie. Nikt mnie nie chce w Moskwie. Nawet Dmitrij Pieskow po wywiadzie powiedział, nie chcemy papieża, nie ma żadnych rozmów i nic się z tego nie będzie. No więc jak mnie nie chcą w Moskwie, to ja za karę nie pojadę do Kijowa. No przecież to jest tłumaczenie absurdalne. A dodajmy Kijów, papieża, także po tym wywiadzie, który dla bardzo wielu grekokatolików, dla bardzo wielu prawosławnych był wywiadem niezwykle bolesnym, także dla bardzo wielu Ukraińców był bardzo bolesnym wywiadem. Oni nadal papieża do Kijowa zapraszają. Już pomijam taki drobiazg, że jak ojciec czy nauczyciel widzi, że silniejszy bije słabszego, to jak ich rozdzieli, to najpierw zajmuje się słabszym. Znaczy najpierw jemu chce powiedzieć, że jest z nim, a dopiero potem zajmuje się silniejszym. No w tym sporze oczywiście kto jest silniejszy, kto jest słabszy, to jak widzimy jest kwestia sporna, no ale ten, który zaatakował, zaukładamy, że uważał się za silniejszego, jest takim osiedlowym osiłkiem, ale najpierw trzeba utulić skrzywdzonego, a dopiero potem zajmować się silniejszym. Więc mnie te tłumaczenia kompletnie nie przekonują, dla mnie one są próbą za wszelką cenę zrozumienia czegoś, co zrozumieć jest trudno, albo za wszelką cenę dobudowania religijnej interpretacji do dość... To oko tu papieża jest mniej widoczne, ale u kardynała Parolina jest lepiej widoczne. Do dość zimnej realpolitik, którą kardynał Parolin od jakiegoś czasu prezentuje zupełnie wprost. To co, panie redaktorze, będzie dalej z papieżem, no, który miał być taką nadzieją, miał być papieżem po pierwsze skromnym, o czym pan mówił, że to dzisiaj być może nie jest wcale zaleta tego pontyfikatu, no miał być papieżem walczącym z patologiami w Kościele, który rozprawi się na przykład ze zjawiskiem pedofilii. Co dalej? No, odpowiedź, jeżeli chodzi o tą skromność, no to myśmy wiedzieli, że ta skromność jest dużo droższa niż normalne warunki już wcześniej. To znaczy, jeśli papież nie mieszka w Pałacu Apostolskim, to przecież Pałac Apostolski stoi pusty, a mieszka w hotelu, który do tej pory zarabiał na siebie, no to przecież ten hotel już na siebie nie zarabia, bo tam normalnie ludzie już nie mieszkają, czy nawet kardynałowie. Samochód Golf, który wszyscy się zachwycają, że taki fajny, że taki tani, więc powiem tak, ochronienie go, żeby on był samochodem spełniającym warunki konieczne do przewożenia głowy państwa, czyli żeby był kuloodporny, żeby szyby były odpowiednie, kosztowało mniej więcej tyle, ile kosztowałby nowy Mercedes
tej klasy i tak zabezpieczone. No bo jak ktoś się produkuje od lat, a jak ktoś trzeba zabezpieczyć na nowo i co nigdy nie działało, to to jest po prostu droższe. Więc jeśli chodzi o tą skromność, to ona była wizerunkiem, natomiast wcale się nie przekładała na fakty. Skromność papieża była często droższa niż rzekoma wyniosłość jego poprzedników. Ale to zostawmy. Wizerunek papieża to jest wizerunek papieża, to jest jego sprawa. Jeśli chodzi o kwestię z pedofilią, to trochę nam znikło, że właśnie w tym czasie, kiedy wybuchła wojna, w Argentynie skazano bliskiego przyjaciela papieża, biskupa Zanhette, za wykorzystywanie seksualne kleryków. I tak się składa, że biskup cały czas jest w Rzymie, nie wydano go Argentynie. Cały czas pozostaje pod opieką papieża Franciszka i cały czas nie wydano dokumentów z nim związanych w Argentynie. No to pokazuje, że poza wielkimi słowami, jeśli chodzi już o przyjaciół samego papieża, to praktyka działania bywa różna. Natomiast to oczywiście nie zmienia innych zasług papieża. Papież przez to, że mówi pewne rzeczy i przez to, że wprowadził pewne prawo, dokonuje procesu oczyszczenia Kościoła w tych sprawach. Natomiast moim zdaniem to jego zachowanie i to jego działanie, przynajmniej w Europie, bo na tą wojnę reszta świata patrzy inaczej. To jest jedna z wielu wojen, która się toczy. Natomiast w Europie papież zapłaci tym, że na cały jego pontyfikat, który ma także istotne, pozytywne elementy, rzeczywiście nacisk na większe ubóstwo Kościoła, rzeczywiście walkę z klerykalizmem, rzeczywiście większe akcentowanie praw dzieci czy praw kobiet także w Kościele, to wszystkie te pozytywne elementy zostaną przykryte wizerunkiem ostatnich miesięcy. To znaczy, no niestety tak jak kiedyś powiedział Leszek Miller, prawdziwych mężczyzn poznaje się nie po tym, jak zaczynają, tylko po tym, jak kończą. I ta końcówka pontyfikatu będzie ciążyć na postrzeganiu papieża Franciszka, bo w to, że papież Franciszek jest zdolny do radykalnej zmiany swojej linii, ja niestety nie wierzę. On już jako prowincjał jezuitów, bardzo młody człowiek, w Argentynie, analizując swoje zachowanie w tym czasie, pisał później, no, że jego głównym problemem było to, że nie był w stanie zweryfikować swoich poglądów i narzucał je wszystkim. I jak się przyjrzymy stylowi tego pontyfikatu, nie słowom, bo słowa są ważne, on mówi o dialogu, o potrzebie rozmawiania, natomiast kiedy przychodzi do decyzji, no to po prostu je podejmuje i egzekwuje. Tak było choćby z tradycjonalistami, którym z dnia na dzień odebrano prawo do uczestniczenia w mszy świętej tradycyjnej, w zasadzie bez możliwości wyjaśnienia, bez możliwości zawalczenia o swoje prawa. Tak było z jego współpracownikami, których potrafił wyrzucić w ciągu 5 minut. Kardynał Miller, poprzedni prefekt Kongregacji Nauki Wiary, przyszedł na normalne, rutynowe spotkanie i po 3 minutach nie był już prefektem Kongregacji Nauki Wiary i do tej pory nie dostał żadnej nowej funkcji. To nie chodzi o to, żeby był w Watykanie. Nie mianowano go na nikogo, jest takim kardynałem bez wskazania. I teraz znowuż nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co. No taki jest model działania Franciszka. Jeśli jest do czegoś przekonany, to generalnie nie słucha argumentów, nie ustępuje, tylko idzie w całości po swojej linii. Panie redaktorze, czy pan mówi o końcówce pontyfikatu? Mówi się również o takim scenariuszu, że Franciszek pójdzie w ślady swojego poprzednika i uda się po prostu na emeryturę. Czy taki scenariusz jest według pana możliwy? Na tym etapie moim zdaniem nie. I powiem dlaczego. Wprawdzie Franciszek na początku tego pontyfikatu zapowiadał, że on będzie krótki i że on też pójdzie na emeryturę. No ale jak rozumiem, zakładał, że papież Benedykt nie będzie żył jeszcze tak wiele lat po swoim odejściu na emeryturę. Co, wyobraźmy sobie, co by było w tej chwili, symbolicznie, bo oczywiście prawnie nie ma przeszkód, no ale symbolicznie mielibyśmy sytuację, w której kolejny papież miałby w Watykanie dwóch papieży emerytów. Papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka. I on byłby trzeci. No, księża w Rzymie żartują, że trzeba by wtedy stworzyć gdzieś może pod Rzymem dom papieża emeryta. No, symbolicznie wyglądałoby to słabo, powiedzmy bardzo otwarcie. To po pierwsze. Po drugie, rezygnacja w momencie wojny, no a dla Europy to jest istotne wydarzenie, po pierwsze byłaby traktowana jako no, skrajny wyraz tchórzostwa. No tak trzeba powiedzieć bardzo mocno. Ale po drugie zostałaby wykorzystana do tego, żeby... Ja nawet nie mówię o Rosji czy o Chinach, ale rozmaici gracze światowi mogliby chcieć wpływać na kardynałów, żeby ci wybrali
na nowego papieża, kardynała, który jest bliższy jakiejś grupie interesów, nie tylko kościelnych, ale również politycznych. No, XIX wiek to był wiek, w którym nieustające takie rzeczy się działy. W sytuacji wojny mogą się dziać jeszcze bardziej, a my zakładamy, że papież Franciszek nie zna sytuacji w Europie, bo nie zna i że nie jest w stanie na nią odpowiedzieć adekwatnie. Ale wyobraźmy sobie, że nowym papieżem zostaje ktoś z Afryki. Czy to jest niemożliwe? Nie, to jest możliwe. Albo ktoś z Dalekiego Wschodu, Filipińczyk na przykład. No, założenie, że on będzie się lepiej orientował w europejskiej polityce, jest jednak dość naiwne. Tak jak dość naiwne jest przekonanie, że on będzie lepiej rozumiał rolę Stanów Zjednoczonych, bo dyplomacja czekowa Chin, ale także dyplomacja Rosji świetnie sobie radzi w krajach afrykańskich, więc i ona sobie radzi nie tylko z politykami, ale także często z ludźmi Kościoła. Przypomnijmy, Kościół rosyjska, Cerkiew Prawosławna, właśnie założyła egzarchat afrykański i dużymi kwotami finansowymi przyciąga księży prawosławnych Patriarchatu Aleksandryjskiego do siebie. To jest oczywiście zemsta za to, że Patriarchat Aleksandrii uznał autokefalię cerkwi ukraińskiej, no ale tak to właśnie wygląda, więc z tej perspektywy moim zdaniem na tym etapie rezygnacja papieża Franciszka jest raczej niemożliwa, no chyba, że stan jego zdrowia, który jest na tyle poważny, że on sam będzie miał świadomość, albo jego najbliżsi współpracownicy, że nie jest w stanie adekwatnie wypełniać żadnych obowiązków papieskich. To nie jest wykluczone, ale moim zdaniem to jest jedyna okoliczność, która by spowodowała, że papież może udać się na emeryturę. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Tomasz Terlikowski, dziennikarz, publicysta, filozof. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Dziś to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na jutro na godzinę 11:00.